Nasz Bór. Witajcie koledzy. Witam was, koleżanki i koledzy. Witam was bardzo serdecznie. No słuchajcie, przyszła wiosna. I tak długo myślałem, co nowego wprowadzić w tym sezonie w swoim łowieckim życiu. I wymyśliłem, że wymienię kulę. Ale miałem co innego na myśli. Tymczasem przyszło mi takie kule dzierżyć. Także słuchajcie, najbliższe nagrywki stoją pod lekkim znakiem zapytania. Natomiast przyjechałem teraz na Strzelnicę, dlatego że zapraszam was na odcinek z pięknego eventu, który zorganizowaliśmy, czyli z warsztatów wabienia drapieżników, przede wszystkim lisów. A do tego będziemy używali broni śrutowej oraz kulowej. I w tym celu właśnie przyjechałem na Strzelnicę, żeby przystrzelać sztucer pod nową amunicję. Powiem wam tak, nie mam bladego pojęcia, jak to w ogóle działa, ale na razie najważniejsza rzecz jest taka, żeby sprawdzić, które kule odpowiednio latają z naszą lufą. Tutaj mam 223, 55 grainów i 53 grainy w Armageddon oraz Ballistic Tip. Dla mnie to jedno i to samo, różnią się kolorem, ale tak naprawdę na pewno różnica na tarczy będzie, także na razie sprawdzamy na 100 metrów. Zobaczymy, które są lepsze, a jak już ustalę, które lepiej działają z moją lufą, to wtedy będziemy przystrzeliwać punkt. Także do roboty. Chodźcie, zobaczcie, jaka ciekawa sytuacja. Zobaczcie, kochani, z jednej amunicji, tej nowej Noslera, przychodzi mi taka grupa, a z drugiej przychodzi taka grupa. Obie są zadowalające, to jest broń, to jest tylko CZ-ka, nie oszukujmy się, nie? No coś nowego musi być, nowe kule, mam te nowe kule w sztucerze. I pamiętajcie, nie chcę się mądrować, bo nie znam się na balistyce, ale zauważyłem, że ze względu na porę roku, przede wszystkim temperaturę, te kule układają się różnie, więc mam nadzieję, że tu mnie poprą fachowcy, ale ja lubię sobie i zimą, i latem, mimo że nic się nie dzieje, sprawdzić tą broń. No szczególnie jak zmieniam amunicję, bo to w ogóle jest niedopuszczalne, że a znam takie sytuacje, że koledzy zmieniają amunicję, nie przestrzeliwują, no to jest niepojęte dla mnie. Także mimo, że tu nie było kręcenia, ale w tej chwili ja jestem w 100% pewny, że broń i amunicja, której używam, po prostu działa. Działa prawidłowo, strzela tam, gdzie powinna strzelać. Broń jest przystrzelana plus 2-3 cm na 100 metrach, więc spokojnie do 150 metrów można strzelać. Natomiast w przypadku wabienia naszym celem będzie przyciągnięcie drapieżnika możliwie blisko, może nawet na strzał śrutowy. Udało mi się ściągnąć na nasze warsztaty bardzo kameralne, bardzo małe takie warsztaty, nieoficjalne można powiedzieć. To nie jest żadna wielka impreza, po prostu na próbę chcemy zobaczyć, jakie jest zainteresowanie, jakie będą tego efekty, jakiś po prostu otrzymać feedback od uczestników. Natomiast jeżeli mamy coś robić, to robimy to naprawdę na dobrym poziomie, na top poziomie. Jeżeli to ma być top, to ściągnęliśmy tutaj mistrza Polski aktualnego w wabieniu oraz wicemistrza. Także zapraszam was do tego odcinka. Posłuchajcie, co mam do powiedzenia najlepsi ludzie w kraju, którzy są prawdziwymi fachowcami. Ostatnio prosiliście nas o to, żebyśmy coś więcej pogotowali. No nie ma Michała, bardzo mi przykro, akurat nie ma go pod ręką. No i tam były komentarze odnośnie przepisów, słuchajcie. Ja nie znam się na przepisach, nie będę ich wymyślał przecież specjalnie dla was, ani kopiował ich z jakichś książek. Ja wam powiem uczciwie, gotujemy z tego, co akurat mamy pod ręką i używamy po prostu wyobraźni. Akurat mamy cebulę, czosnek i paprykę, wobec tego zrobimy sobie taką fajną pastę. Grillujemy, smażymy wszystkie składniki, a potem blendujemy. Zobaczymy, czy wyjdzie z tego dobrego. Ponieważ bardzo grubo obrałem ziemniaczki, pomyślałem sobie, że z tych obierek zrobimy takie chipsiki. Także nie jestem pewny, czy to jest dobry pomysł, ale tak czuję, że chyba tak. Grubo z obranej ziemniaczki, obiereczki. To się chyba żulienka nazywa, nie? A teraz, moi mili, pokażemy wam coś, co miśki lubią najbardziej. Czyli steki z cielaczka, słuchajcie, stek z cąbra cielaka, jelenia.
Ja wiem, można byłoby to zrobić na maśle klarowanym, rozmaryn i tak dalej, tylko że to naprawdę nie o to chodzi. My nie jesteśmy w restauracji, my jesteśmy w Łowisku. Jesteśmy po prostu w Łowisku i robimy to, co mamy. Zrobiliśmy ziemniaczki, teraz spróbujemy te obierki, to jest ciekawostka. Mi się wydaje, że to będzie dobre. Umyliśmy to, wysuszyliśmy. Teraz głęboki olej. I zrobimy tego cielaczka, kochani, w bardzo fajnym sosie z pomarańczy. Świeżo wyciskana pomarańcza, sok, który będzie tutaj taki delikatnie flambé, ale zaczniemy od tego, że cielaczkę trzeba usmażyć na patelni grillowej. Dobrze rozgrzana patelnia grillowa. Sól, pieprz, jak zwykle, nie kombinujemy, nie bejcujemy mięsa, nie zasypujemy go przyprawami, bo naprawdę nie o to chodzi. Musimy czuć smak mięsa. Dobrze mówię, kolego? Bardzo dobrze. Smak najlepiej. Mięsa. Smak mięsa. Nie psujemy, słuchajcie, smaku mięsa. Chodzi generalnie o to, żeby a. nie marnować żywności. B. żeby była strukturka inna, nie? Tu mamy miękkie ziemniaczki, tu będziemy mieli chrupiące skórki. I teraz oliwa z oliwek. I masło. Najlepiej klarowane, ale jak nie mamy, to nie kłosiemy. Tutaj zrobimy to wszystko bardziej czyste. Słuchajcie, no nie będę nikogo oświecał i mądr się mądrował, że tak musi odpocząć, to jest oczywiste. Muszą soki wrócić, więc poczekamy sobie te 5, 7, 10 minut. Te steki są zrobione troszeczkę bardziej... No są troszeczkę takie mniej krwiste dla koleżanki Gosi. Natomiast myślę, że my sobie zrobimy takiego męskiego steka bardziej... krwistego, takie jak lubimy. Coś, co ja uwielbiam w stekach osobiście. Oczywiście smak mięsa, to wszystko się zgadza, ale porządny sos. I teraz Wam pokażę, tutaj możemy zastosować sos. Najważniejsza rzecz, to co tu zostało, troszeczkę przypalone, nic nie szkodzi. Cebulka. Ja wiem, misiu, wiem, że to jest patelnia grillowa, nie do sosów. Ale nie będę tego przenosił. Podkręcimy to, kochani, masełkiem. Płyn bez banderoli. Ach. Lokalny destylat. Robimy lekkie flambę. Teraz na to wszystko, kochani, wjeżdża nam sok ze świeżo wyciśniętej pomarańczki. Jeszcze troszkę masła, bo nigdy za dużo. To nam się musi pięknie zredukować. Kiełbaska z cebulką przysmażona nada nam takiego wędzonego smaczku. Widzicie? To jest ten, który Wam mówiłem. A to jest medium rare. Coś mięknie. Proste danie, ale bardzo estetyczne i zaraz się dowiemy, czy smaczne. Ile takie danie w restauracji kosztuje? Witam wszystkich serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja, jeżeli chodzi o instrumenty, bo to jest, można powiedzieć, najważniejsza kwestia, używam, tak jak tutaj widzicie na stole, kilkunastu różnych wabików. Jest to o tyle ważne, że po pewnym czasie, jeżeli używacie jednego instrumentu, te lisy się osuchują. Ja bardzo często zmieniam i zmieniam też między wabieniami, czyli bardzo często pierwsze wabienie wabię jednym instrumentem, a drugie wabienie podwabiam innym. To już są takie później troszeczkę szachy.
kwestia takiego wyczucia, ale ogólnie to jest dowolność, można wabić dwa razy tym samym instrumentem, można próbować różnymi. Jeżeli chodzi o melodię, na pewno wiecie, że wabienie nie jest jednostajne. Wynika to z tego, że jak zając łapie swoją ofiarę, czyli tutaj w tym przypadku lisa, jeżeli będziemy kniaziali, jak dobrze wiecie, w przypadku walki zająca z lisem, kiedy lis atakuje swoją ofiarę, te dźwięki to są dźwięki walki, dźwięki obrony, dźwięki przerażenia, dźwięki ucieczki i powolne dławienie tej ofiary. Dlatego warto, wabiąc, odzwierciedlić, jakby odegrać taką scenkę. I brzmi to mniej więcej tak. A na klasycznym predatorze, to jest polski predator. Bardzo ważna rzecz, oprócz tego samego wabienia, już taka techniczna, nigdy broń, absolutnie nigdy broń w trakcie wabienia na pasku. To jest w ogóle wykluczone. Lis bardzo często sznuruje do nas bardzo szybko. Pamiętacie, a szczególnie jeszcze jak wabicie w dzień albo na księżycu, na śniegu, lis bardzo dobrze widzi. Musicie wiedzieć, że lis wszystkie zmysły kieruje na miejsce, z którego słyszy ten dźwięk. To, że czasami wam się wydaje, że on gdzieś tam obchodzi, że idzie nie w tą stronę, gdzieś zakręca, to jest jego technika po prostu podejścia do ofiary. To nie jest tak, że on nie wie, no chyba, że idzie gdzieś tam naprawdę, sznuruje z bardzo daleka, ale pamiętajcie, że mimo, że on tam gdzieś niby idzie troszeczkę w bok, to on cały czas obserwuje to miejsce, z którego słyszał dźwięk tego dławionego zająca i ruszanie się wtedy, ściąganie broni, jak jest na pasku, no to naprawdę niweczy szansę na oddanie skutecznego strzału.
nie ma co ukrywać. Najskuteczniejsze to jest knezienie zająca. Natomiast jeżeli lis podchodzi, a jest oporny, zagląda, siada, próbuje nas z jednej strony obchodzić, próbuje nas z drugiej, coś mu się tam nie podoba, no to takie lisy podciągamy myszą. Równie dobrze na tej myszce, na tym wabiku można robić ptasi przestrach. Też bardzo, bardzo dobry sposób na zwabienie takiego opornego lisa. Niektórzy mówią, że tam lis to z kilku kilometrów usłyszy takie wabienie i przybiegnie. W mojej ocenie lis przy bardzo głośnych wabikach reaguje do kilometra. Nie ma co wierzyć w takie historie, że on tam gdzieś przychodzi z 2-3 kilometrów, bo to mi się nigdy nie potwierdziło. Najczęściej są to takie dystanse kilkusetmetrowe. Bardzo często, jak mam takie naprawdę dobre miejsca, nic nie przyszło, wchodzę, podchodzę jakby bliżej i podwabiam, więc ten dystans, z którego jest w stanie skutecznie przyjść lis, to jest w mojej ocenie kilkaset metrów, maksymalnie do kilometra. Pamiętajcie, że każde niepowodzenie ewentualne, każde nieskuteczne zawabienie powinno być przeanalizowane, powinniście wyciągnąć wnioski, nie zrażać się tym i próbować w następnym sezonie dodawać do tych elementów, eliminować błędy, wybierać nowe miejsca, może wabić cichszym wabikiem. Efekty na pewno w następnym sezonie będą dużo lepsze. To gwarantuję, bo ja też przez to przechodziłem, też popełniałem błędy. Ciężko było cokolwiek strzelić na początku, wiele lisów widziałem, ale potrafiłem wyciągać te wnioski, potrafiłem modyfikować swój sposób wabienia. No i to w zdecydowanej większości osób, kolegów przynosi dobre rezultaty. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem Wam tutaj na temat wabienia, na temat wabików, na temat metod, sposobów polowania z wabikiem, zainspirowało Was do tego i zachęciło, żeby spróbować własnych sił do polowania z wabikiem na lisa. Ja ze swojej strony mogę Wam powiedzieć, że w mojej ocenie jest to naprawdę fascynująca przygoda, jest to olbrzymie przeżycie. Przenosi łowiectwo takie stacjonarne, ambonowe, w zupełnie inny wymiar. Zmusza Was do uruchomienia takich wielu instynktów i zachowań, o których wcześniej sobie nie zdawaliście sprawy. Zmusza do myślenia, do planowania, do taktyki. Jest to polowanie bardzo dynamiczne. Wiele się dzieje, wiele zawabień jest łatwych, a wiele zawabień jest bardzo trudnych. Jeżeli uda Wam się zawabić lisa, uda Wam się go przechytrzyć i podciągnąć na skuteczny strzał śrutowy, wtedy poczujecie te emocje i wtedy przekonacie się na własnej skórze, jak bardzo jest to fascynujące i wciągające polowanie.
jestem dumny i szczęśliwy z tego, że historia tu się pisze. Bardzo wam dziękuję, że przyjechaliście, kochani. Bardzo wam dziękuję za to, że jest pokot. Pozyskaliśmy 15 isów i dwie kuny. Mam nadzieję, że wyniesiecie stąd piękne wrażenia. Z mojej perspektywy było to naprawdę świetne polowanie. Tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko zapowiadało, poprawa pogody zapowiadała to, że lisy będą aktywne i mogliśmy to zobaczyć już w pierwszym wabieniu. Jestem naprawdę bardzo miło zaskoczony, jeżeli chodzi o to, jak one rewelacyjnie szły, jak one reagowały. W wielu miejscach, w zdecydowanej większości miejsc mieliśmy dublety, a nawet triplety. Efektem tych kilku godzin polowania było naprawdę sporo pozyskanych drapieżników, co też pokazuje, jak bardzo skuteczne jest polowanie z użyciem wabika, a zwłaszcza w miejscach, gdzie nie ma wielu wabiarzy i gdzie te lisy nie są przyzwyczajone do dźwięków wydawanych przez te używane przez nas wabiarzy instrumenty. Z uwagi na to, że polowaliśmy w nocy, trudno było pokazać, jakie miejsca należy wybierać, bo tak naprawdę polując przy użyciu optoelektroniki, ten wybór i przy broni kulowej, ten wybór miejsca nie jest aż taki ważny, kamuflowanie nie jest aż takie ważne, ponieważ lis w nocy też nie widzi, podobnie jak człowiek, tak dobrze. No ale sceny, które się rozegrały, przygody, które tutaj przeżyliśmy, to na pewno pozostaną długo w pamięci. Dublet do kun, cztery lisy z jednego miejsca, trudność wyboru, do którego pierwsze oddać strzał. To wszystko było no, naprawdę tak dynamiczne, tak niespotykane, że na pewno takie polowania są fascynujące i zostaną zapamiętane na bardzo długo. I to też właśnie świadczy o tym i mam nadzieję, że będziecie w stanie to dostrzec na filmie, jak fajne i jak takie inspirujące, interesujące może być polowanie przy użyciu wabików. Także ja zachęcam. Nie wiem, czy Filip będzie tutaj myślał o zorganizowaniu jakiejś kolejnej edycji, ale zachęcam do polowania z wabikiem. Będziecie naprawdę mogli przeżyć niesamowitą przygodę, czego z całego serca wam życzę. No i dasz bur.